opóźnienia przy przejęciu portu lotniczego Radom i odprawa dla prezes. Kto w tym sporze ma rację? Gdy piękno przenika do sztuki, czyli wyjątkowa wystawa w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Jak pomagać osobom bezdomnym? Caritas zaprasza na konferencję. Członkowie ruchu samorządowego bezpartyjni skrytykowali władze portu lotniczego Radom za działania związane z przekazaniem spółki przedsiębiorstwu państwowemu Porty Lotnicze. Według Rafała Czajkowskiego, kandydata na prezydenta Radomia, opóźnienie całego procesu może odbić się negatywnie na mieście. Miejmy świadomość, że przekazanie radomskiego lotniska instytucji państwowej jest filarem rozwoju naszego miasta. Jeżeli PPL nie przejmie lotniska, trudno mówić o odciążeniu gminy realizacji innych zadań. Opóźnienia w tym zakresie są również bardzo zatrważające, ponieważ nie może tak być, że z jakichś mniej znanych powodów ktoś próbuje działać na opóźnienie procesu. Oczywiście również skaner obywatelski informuje, że może chodzić o zapisy kontraktowe obecnej pani prezes, że może chodzić o to, żeby wydłużyć ten proces tak, aby otrzymała prawie 200 tysięcy złotych odprawy. Przedstawiciele ruchu samorządowego bezpartyjni zapowiedzieli już działania wobec osób odpowiedzialnych za ewentualne opóźnienia. Obiecujemy, że jeżeli my będziemy mieli wpływ w listopadzie na to, jak jest zarządzane miasto, to zrobimy kontrolę i wszystkie osoby, które wpłynęły na to, żeby te opóźnienia powstały, poniosą odpowiedzialność. Tymczasem Dorota Rajkowska, prezes Portu Lotniczego Radom, przekonuje, że kwestia jej ewentualnego wynagrodzenia w związku z przejęciem spółki przez PPL została źle zinterpretowana. Umowa menadżerska, no to tak naprawdę to, co rząd robił i mówił, że odwrotnie, że kończymy z umowami śmieciowymi, to umowa menadżerska jest właśnie tą umową śmieciową, którą trzeba było zawrzeć zamiast umowy o pracę. I tak jak w umowie o pracę mamy, jeżeli jest wypowiedzenie, mamy odszkodowanie, mamy znaczy odprawę, mamy okres wypowiedzenia, no i w zależności od tego, na jakim jest się stanowisku, jak pracodawca przewiduje, okres konkurencji. Umowa menadżerska jest ostatnim zobowiązaniem spółki, więc nie liczę na to, że to wszystko zostanie wypłacone, co tam jest zawarte. Prezes Dorota Rajkowska zapewnia również, że nie ma żadnych opóźnień, jeśli chodzi o proces zmiany właścicielskiej portu lotniczego Radom. Jeżeli chodzi o opóźnianie, to ja rozumiem, że opóźnianie to jest, jeżeli mamy jakiś harmonogram i robimy coś, co jest niezgodne z harmonogramem, co jest późniejsze. Port Lotniczy Radom robi wszystko na bieżąco. I wszystko zgodnie z przepisami prawa. Także jeżeli są jakieś procedury, to te procedury trzeba przeprowadzić. Nie można sobie ominąć, czy nie wiem, koleżeńsko wybrać kancelarii, czy koleżeńsko wybrać rzeczoznawcy, który nam będzie to robił. Przypomnijmy, że PPL chce stworzyć w Radomiu lotnisko komplementarne dla portu Okęcie. Do Radomia miałyby zostać przeniesione m.in. loty niskokosztowe. W poszukiwaniu piękna, taki tytuł nosi wystawa, która została otwarta w sobotę w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. W trakcie ekspozycji zostały zaprezentowane dzieła znanych artystów z Polski oraz zagranicy. Jej głównym przekazem była próba zdefiniowania piękna oraz ujrzenia go na nowo. Potrafi przyciągać, oczarować, nie zawsze jest dobre, nie zawsze jest prawdziwe. O tym jest ta wystawa i przede wszystkim zmierza do jednego, że tak naprawdę wszyscy pięknie się różnimy i dążymy do jednego w tej całej podróży w poszukiwaniu piękna. O tym jest ta wystawa. Ta wystawa to też hołd dla ludzi, którzy tworzą w nurcie realizmu, surrealizmu, realizmu magicznego. To jest hołd dla ludzi, którzy też stworzyli osobne miejsca w sztuce. Artyści swoje źródło inspiracji czerpią od najwybitniejszych malarzy z epoki renesansu. Bardzo swobodnie adaptuję Rembrandta, Velázqueza, Vermeera, ponieważ tak jak w wstępie do katalogu napisałam, że zachwycają mnie swoim światłem, kreatywnością i pewnym poczuciem estetyzmu, o którym mnie chodzi, bo tak jak pewnie widać w moich obrazach, jednak kocham piękne obrazy i to, co czerpię ze starej sztuki, to właśnie ta odrobina piękna, która pozwala mi ją przetwarzać w sposób na język współczesny. Dzieła, które zostały zaprezentowane podczas wystawy, wymagały od artystów nie tylko pasji, ale także dużego wysiłku oraz starannej techniki. W moim malarstwie interesuje mnie przede wszystkim postać kobiety. Kobieta jako najważniejsze, najistotniejsze piękno, jakie w ogóle występuje. Cóż, interesuje mnie to aspekt techniczny po prostu malarstwa, na przykład zdobywanie
rozwijanie cały czas swojego warsztatu. To jest dla mnie bardzo ważne. Przedstawiam dwa obrazy w technice olej płótno. Są to obrazy surrealistyczne, tak jak większość prac na tej wystawie. Jeden obraz pochodzi z roku 2016. Jest to obraz pod tytułem Mucha. Drugi obraz jest to obraz, który skończyłem dzisiaj o godzinie 14 i również dzisiaj o tej godzinie go powiesiłem. Obraz nosi tytuł Do Riz So Good, co znaczy pachniesz tak dobrze. Wystawę W poszukiwaniu piękna będzie można oglądać do 31 lipca. Caritas Diecezji Radomskiej zaprasza do udziału w konferencji Ludzie Bezdomni – Jak pomóc osobom w kryzysie, która odbędzie się 28 maja w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu przy ulicy Młyńskiej. Okazuje się, że w Radomiu problem związany z bezdomnością jest bardzo poważny. Nasi syturkerzy mają zarejestrowanych 150 przypadków osób bezdomnych, ale tak naprawdę ta liczba przewyższa 200 osób. Teraz w okresie letnim ona może niewiele się różnić, bo troszeczkę zmaleć, ponieważ te osoby wyjeżdżają bardzo często również do prac sezonowych i potem w okresie jesienno-zimowym wracają. W okresie jesienno-zimowym było prawie 300 przypadków bezdomności na terenie Radomia. I właśnie okres jesienno-zimowy jest dla osób bezdomnych bardzo ciężki. Słyszymy głosy często, że na przykład gdzieś na klatkach schodowych są osoby, które koczują wieczorami, nocami. Klatki są w takim, a nie innym stanie. Często te osoby gdzieś są wyrzucane. Jest Straż Miejska, są inne instytucje, do których możemy takie osoby zgłosić. W konferencji wezmą udział osoby, które na co dzień pomagają bezdomnym, w tym pracownicy szpitali, Straży Miejskiej oraz Caritas Diecezji Radomskiej. Opowiedzieć ludziom, jak zachowywać się z osobami bezdomnymi. Naprawdę, nie tylko na terenu Radomia, bo te osoby są z przeróżnych zakątków Polski, czasem tutaj u nas się znajdują. Za Państwa pośrednictwem chcemy dotrzeć do ludzi, do organizacji, do tych wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tej organizacji. Chcielibyśmy, żebyście Państwo to przekazali gdzieś tam w swoich komunikatach. Jest to wstęp wolny. Początek konferencji o godzinie 10. To jest zapowiedź programu Wyszukanie, bo tradycyjnie ten program w każdą środę o godzinie 17.45 na naszej antenie, ale także na stronie internetowej www.zebra.tv. A dzisiaj będzie odcinek o autobusach i o tworzącej, czy współtworzącej, czy istniejącej historii komunikacji miejskiej w Radomiu, przynajmniej tej z początku lat 90. Zdaję sobie Pani sprawę z wagi Waszego doświadczenia i Waszych decyzji lat 90. Tak. I jako nawet wówczas, kiedy tam miała Pani kilkanaście lat, rozumiem, tak? Wtedy nie do końca, ale wiedziałam, że tata robi coś wielkiego, niesamowitego. Robi to dla miasta, robi to też dla mnie. Także myślę, że już wtedy miałam świadomość. Nawet dla wnuka. I dla wnuka. Wtedy nie miałam takiej świadomości. Potem się okazało, że dla wnuka też. Że dla wnuka też. Natomiast zbudował od dziecka we mnie taką świadomość, że ja zawsze w tej firmie będę. Zawsze muszę pracować, muszę mu pomagać, rozwijać. I nawet wyrobił mi pieczątkę, jak byłam dzieckiem, do zabawy. Byłam dyrektorem do spraw zbytecznych. Aha, od takiej funkcji zaczynałam. A potem się, rozumiem, wyrobił pieczątkę dyrektora i prezesa. Zarządzającego, potem prezesa. Do spraw niezbędnych. Tak, dokładnie tak. A gościem jest Aleksandra Michalczewska, kucharska, sukcesorka, czy też kontynuatorka w firmie Michalczewski, Transport Michalczewski, czyli oczywiście tej firmie, która jako pierwsza w Polsce otworzyła rynek i skomercjalizowała ten rynek autobusów w Polsce, bo na początku lat 90. już nie tylko MPK świadczyło usługi dla mieszkańców miasta Radomia, ale także właśnie prywatna linia, którą to była firma pana Adama Michalczewskiego. Także ja zapraszam Państwa na program Wyszukani. Dziękuję i do zobaczenia.
Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja. Nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla. Steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja La Spezia, ulica Sandomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Inwestor osiedla Leśniczówka zaprasza w każdy piątek od godziny 9 do 15 na dni otwarte na budowie. Osiedle Leśniczówka to miejsce idealne dla Ciebie i Twoich bliskich. Wysoka jakość, przestronne wnętrza z tarasami lub balkonami oraz darmowymi komórkami lokatorskimi. Pozwól nam spełnić swoje marzenie. Pozwól nam spełnić Twoje marzenia. Uwaga! Wybrane mieszkania objęte są bardzo atrakcyjną promocją. Więcej informacji na www.osiedleleśniczowka.pl. W czwartek w Radomiu zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 24 stopni, barometry w południe wskażą 1022 hektopaskale. W piątek początkowo słonecznie i ciepło do 23 stopni, po południu możliwe gwałtowne burze z gradem. W sobotę na zmianę słońce i chmury, ponownie możliwe burze, temperatura bez zmian, ciśnienie delikatnie w górę.